będzie jaśniej, bezpieczniej i oszczędniej, ogłosił suwalski magistrat. W miniony poniedziałek została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim, na mocy której z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego inwestycja miejska otrzyma niemal dwumilionowe wsparcie finansowe. Cała wartość projektu to ponad 2,5 miliona złotych. Proces wymiany źródeł światła trwa w Suwałkach od dawna. Do tej pory udało się wymienić część oświetlenia. Teraz z ulic zniknie kolejne niemal 2200 starych, sodowych i rtęciowych źródeł światła. Myślę, że po zakończeniu realizacji obu tych projektów wraz z wcześniejszymi inwestycjami, które realizowaliśmy ze środków własnych, blisko 6000 opraw będzie już w nowoczesnej technologii LED-owej. To powoduje z jednej strony poprawę oświetlenia naszych ulic, bo to oświetlenie LED-owe jest bardziej komfortowe, bardziej jakby dostosowane do i bardziej kierunkowo ukierunkowane na drogę. Z drugiej strony znacząco poprawia efektywność tego oświetlenia i również obniża koszty. Z naszych obserwacji wynika, że oświetlenie LED-owe powoduje w niektórych przypadkach nawet 60-70% redukcji kosztów, a takie minimum, które na naszych ulicach zaobserwowaliśmy, to jest 45%, także w tym przedziale, bo to w zależności oczywiście od ulicy, od mocy tych opraw, ale ta oszczędność właśnie kształtuje się w przedziale właśnie tych 45-70%. Choć koszt tej modernizacji do małych nie należy, to wartość przyszłych oszczędności robi wrażenie. Zakres modernizacji jest również przemyślany. Stare oprawy oświetlenia ulicznego zostaną zastąpione nowoczesnymi oprawami typu LED o obudowie aluminiowej z autonomiczną redukcją mocy, pozwalającą inteligentnie sterować oświetleniem. 7 lamp będzie zasilanych panelami fotowoltaicznymi.